Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Pokémon Mega Adventure. Jest to odcinek numer 13, a ja na samym wstępie chciałem was przeprosić za poprzedni odcinek, bo nagrywam to zaraz po tym odcinku. Jeszcze go tamtego nie zmontowałem, a już wiem co będzie, za co mam was przeprosić. I za to, że Jake znowu był dograny, znowu był timelapse, czyli znowu był przyspieszony film. A to wszystko przez to, że nagrywałem sobie fajnie odcinek, wszystko spoko, wszystko git. I kiedy kliknąłem zakończyć nagrywanie dźwięku, nagle pokazało się, że błąd zapisania i wypierdzieliło mi nagranie, usunęło. Nie dość, że tamten odcinek był przesunięty tak jakby w czasie, bo było jeden dalej, bo poprzednim straciłem przy usuwaniu plików i niechcący usunąłem ten właśnie plik nagrania, to jeszcze teraz straciłem to. Naprawdę, co za bezsens. Teraz pozwiedzajmy może w głębi to miasto. Nie wchodź tam, ej ty. Co to ma być? Co to miało w ogóle znaczyć, co? Czy ja tutaj wchodziłem? Nie wchodziłem tutaj. Ej, co on chce? Ej, mogę mu dać Kirlię za maczołka. Czyli wiecie, mógłbym zabrać sobie Kirlię, wziąć... Ale ja bym wolał mieć w sumie Kirlię, gdybym miał mieć któregoś z tych Pokémon, to wolałbym mieć Kirlię, więc... No to jest Move Delay, to już o tym wiemy. Tutaj ogólnie nie, nie mogę tutaj, muszę tylko z nią zawalczyć. Dragonite. Czemu ten Aqua Tail Dragonite'a był taki silny? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Bo to było coś chorego. Co? Czy ten Dragonite jest jakiś porąbany? Ja wiem, że oni mają dużo wyższe levely ode mnie. Niestety problem z tym jest, że ja nie mam ich gdzie wytrenować i to jest największy problem. Z tym mam taki tak duży problem, że to nie jest już powoli śmieszne, nie? O, no widzicie, ej, teraz to przypierdzielił. Przypierdzieliła Snow, kurde, ładnie. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę, komentarz o subskrypcji na kanale. Pamiętajcie o tym w szczególności, bo seria mega rozwija kanał, a mam dziwne wrażenie, że zbliżamy się troszeczkę przy końcowi, więc teraz pod koniec jeszcze takie musi dać tej serii pozytywne pierdolnięcie, tak jak to się powinienem powiedzieć. Dobra, chodźmy tutaj, ja znowu muszę... Ej, to jest ta sama sytuacja co w poprzednim mieście, ja znowu muszę udać się na lidera, który ma akurnie... Tu wygrała Ash, Selina, Brittany May i Red tu wygrali. XD, czy ja leczyłem Pokémony? Leczyłem, dobra, chodźmy. Jaka to jest sala? Ej, która... Czy to już nie jest ostatnia odznaka? Ej, halo. Nie, to jest przedostatnia odznaka, dobra, czyli nie będzie smocza. Ej, czemu są Team Prime jest w sali? Tak to ja... Mogę mieć problem z tą salą. No chyba, że ona jest smocza, nie? No to jest nieefektywne, dlaczego to zabrało aż tyle? Się kurde pytam. Zmieńmy może Pokemona jednak. Nie zauważyłem, że to Salamence. Który ma 50 level, czajcie to, 50 level Salamence'a. No Jezus, Crunch poszedł, no kurde. Hanzo może w sumie pójść, chociaż Hanzo też oberwie później zaraz. Od niego. Dobra, ale on wali, jak będzie walił Scruncha, to mu to nic nie da. Dobra, wali Scruncha, więc git. Ale ja to będę musiał co chwilę chodzić do Pokécentrum. To jest tak męczące, takie chodzenie co chwilę. Hanzo dostał... Po 5000 expa dostały moje Pokémony. Co? Ale dobrze, że to jest blisko Pokécentrum, ej. Jestem ciekaw, jakiego typu jest ta sala. Czy to jest jakiś kamienny... Nie, kamienny już był. Przecież był Kaneki, czyli niby Brock. Ej. Naprawdę, to poszły Strefa i Rock Smasha w tej sali. Dobrze, że to takie rzeczy mam. Chodź tutaj, ej. Nie mówcie, że to jednak na serio będzie smocza sala. Kurwa, musiała mi przypierdolić z Dragon Pulsa. No musiała! Musiała ta Altaria. Nie mogła uderzyć czegoś innego. No jeszcze coś zwiększaj defa. Dragon Dance wiesz. I zmieniasz na inną Altarię, no co za... głupi człowiek. Jeszcze teraz używa Dragon Dance, a nie zmienię się na inną, ej. Co za pomysł w ogóle. Dragonite.
Tych Dazing Glamów za chwilę nie będę miał. Nie atakuje z ty... Co ten Dragonite ma z tym Aquatailami? Ej, naprawdę. Ja tak mówię serio. On z tych Aquataili napierdziela jak zły. 7000 expa dla Rai. What the fuck? Cały exp dla niej. Poszedł 4000 expa teraz dla... Nie no, bo jak chciałem Tardisę, myślałem, że ona tutaj da radę jednak, a jednak nie daje rady, więc... To jednak coś innego muszę trenować. Raczej kogoś innego, bo mam też tak, że problem teraz było Hanzo. Jest niepotrenowany, więc może zmienimy na kogoś, kto sobie tutaj dobrze radzi, czyli... Rai sobie bardzo dobrze radzi, jak na razie. Okej. Ale ta sala jest skomplikowana, widzę, ej, naprawdę. Stop, follow me. Okej. Czemu oni wszyscy mają po dwa Pokémony? On znowu będzie bił... Co?! Ej, przecież na przykład Rai miała prawie taki sam poziom jak ten jego Dragonite. Dlaczego tak zabolało? Aquatail. On znowu skryta ładuje z tego Aquataila. To jest niesamowite, naprawdę. Za każdym razem skryta. 7000 expa, nawet jeżeli on był podzielony. To jest niesamowite. No i Aquatail. No jeszcze szkoda, że jeszcze skryta kurwa nie przypierdolił. Już mi się wkurzył tak na serio. Nie wiem, uderz go z... On jest też... Aha, bo on jest także latający, dobra, nie trafił. Dobra, safeguard, no i teraz ginie, okej. Okay. Troszeczkę teraz źle postąpił Dragonite, no ale spoko. Przynajmniej te levele lecą, Tardisa. Kiedy w końcu będziesz mogła trzymać Garchomp-ite, powiedz mi. Okej, okay, kim ty jesteś? Nie wiem, kim on jest, ale widzę, że tutaj także toczą się walki jakieś. Ej, tutaj coś jest, revive. Nie, tędy nie mogę przejść na pewno, tam mogę... A to jest jeszcze jakiś przedmiot. Ej, tam jest mega kamień. Ej, to jest sala czy to jest cave? Naprawdę, bo ja już teraz nie wiem. Bo to wygląda mimo wszystko jednak na cave'a, bo... Ej, tutaj tak nie mogę tak zrobić. Jakieś tam mogę dostać, tam może coś, może tam jest inne przejście od tej dziury. No więc ja szybko leczę wlezieć Pokémony. O, zielam mam 7 minut odcinka i wiecie co? Jak wam teraz tak powiem, tak patrzę na to, jak ja nagrywam, nie? Jest tak, patrzę sobie na ile mam minut nagrania, mam na przykład 7 minut nagrania. I spoko, bo wiem, że jeszcze mam dużo czasu, żeby nagrywać dalej, nie? Bo tak naprawdę jeszcze mogę nagrać 20 minut odcinka. Ale tak później przychodzi taka świadomość, ej, a co jeżeli mi się na przykład zepsuje nagranie? No to będę musiał nagrywać jeszcze raz. Ej, a co jeżeli to się... Ej, tu jest Luker. Ej, ha, lider Sabrina. Ona walczy z... O! Mewtwo! What the fuck, Mewtwo? Are you fucking kidding me? Chciałem tam dojść, żeby... No tu są wszędzie te Noiveriny, no. Nie wiem, tutaj liderka Sabrina walczy z... tym całym teamem Prime. I ogólnie ona ma Mewtwo, który ma Megastone'a chyba. A on używa Mega Rayquaza. Oj, to jest Megastone. Dla Medichama, widzicie? Widzicie, dobrze, że tutaj potrzebne. A kurde, Decidia jako drugiego Pokemona. Niezbyt dobrze. Dazing Glam na ciebie. Uj, na Flagona by był dobry ruch typu Ice. Więc może ją wpuśćmy. Earth Power, kurde, no to niezły Earth Power. A Snow to nic nie robi. Tą Altarię uderzmy, a ty użyj Icewinda. Icewind działa na wszystkie, okej. Okay. Trajko dostał 4 razy super efektywnie, ale Icewind jest tak słaby, że... I tak to nic nie zrobiło. Sprzedałby się jak... Ej, patrzcie, Snow ma już 49 level, już w sumie dogonił ma wszystkich Snow. Więc tak patrząc na to, no to... O kurde, akurat teraz wyszedł Sceptile. Nie, bo no, to jest ten... To jest taki... O nie, ej, ty masz Mega Ringa i masz Mega Sceptile'a. A
Are you fucking kidding me? No ten Hanzo oberwie super efektywnie, ja wiem o tym. Flygon oberwał 4 razy super efektywnie i Sceptile też, ale Mega Sceptile wygląda świetnie. To trzeba powiedzieć, że Mega Sceptile wygląda świetnie. Jeszcze będzie Mega Ampharos. No to już w ogóle jest coś pięknego. Dobra, użyj po prostu. Ja też używam Mega. Mega Pokemona, Mega Ampharos, no kurde, Mega Ampharos i Mega Sceptile, ale tu i Mega Ewolucji, nie w tym odcinku. Kurde. Tardisa 47 level. Snow 50 już, ej. Tak, by the way. Dosyć szybko się te moje Pokemony roz... Jaki? On rezystuje ogień? Jakim ty typem Pokemona jesteś? A super efektywnie od Fery odbywa? What the fuck? Dobra. Lecimy oczywiście na szybkie leczonko, bo ja się boję, że tam za chwilę, tam skoro tak byli oni dziwnie ustawieni, tak czegoś bronili i mieli ogólnie inne stroje ci z Teamu Prime, to boję się, że oni mogą być odpowiedzialni już za bronię wejścia do ostatecznie do liderki, którą jest Sabrina, jak słyszymy. Ciekawe, jakie ona ma Pokémony, skoro... Ej, ona będzie miała psychiczne! Ona będzie miała psychiczne Pokémony, jestem tego pewny. A jak psychiczne, no to w sumie Greninja będzie miała fajną robotę w późniejszym walce w sali. Ale najpierw to my pomóżmy pokonać tego idiotę, którego nawet imienia nie znamy, bo oczywiście nam się nie przedstawił. Chyba, w tej wieży. Więc... Jest, on tutaj jest. Prime Boss. Już chwila, muszę zrobić małą pauzę, więc czekajcie chwilę. W takim momencie, no ale musiałem zrobić tą pauzę. Czyli on mówi do niej, żeby ona dołączyła do silniejszej, dołączyła do niego i użyła silnej, silniejszej mocy Mega Ewolucji, tak? I zmienić... Nigdy ja i Mewtwo nigdy nie użyjemy Mega Ewolucji w złych czynach. Halo, co to było? No, ty nie macie szans. Teraz poczuj no mercy. Jo. Nigdy. Hej, stop. Help Charizard. Or Bangray Kaza, Gerd Retate. What the fuck? I spierdzili sobie tak? No problem, Sabrina. Unfame kill you, Charizard, get back. Mhm. Aha, i ona idzie do gymu. Okej, okay. I to wszystko, co się dzieje. To było strasznie takie dziwne. Bo on tak ogólnie... Wyszedł ten koleś i... Znaczy no ten Prime Guard, który dalej się na mnie przedstawił. Jak tam zejść na dół? I zrobić tego Megastone'a? Naprawdę nie wiem. W tym momencie nie wiem, jestem głupi. I tu już nie ma. Czyli dobrze mówiłem, że tutaj jest ta... Ha, wiem o co chodzi, dobra. Czekajcie, zobaczę. Zobaczcie, pyk. O, już tam są normalne pokoje. Ona jest na pewno typu psychicznego liderką, więc... ja to już zauważyłem. I będzie miała Mewtwo. Ciekawe jaką ewolucję Mewtwo. Czy tą X czy Y, bo są na chyba dwie. Mega ewolucja ala Kazama, no to spoko. Chodźmy sobie teraz tu. Czemu daje taka dziwna muzyka w tym mieście? Dlatego Kirlia była przed tą salą. Znaczy przed tym miastem. Mhm, okej. Okay. Gdzie jest Jim? Ej, a gdzie jest ten gym? Bo ona mówiła, że ona wraca do gymu. A tu już się nic nie dzieje. A jest jeszcze Looker. Muszę zdobyć siódmą odznakę. Czyli co, ja muszę jeszcze raz tutaj wejść. Może ona gdzieś indziej, w innym miejscu teraz się znajduje. Może się znajduje na górnym piętrze, okej. Okay. Aha, tam jeszcze mogę zejść na dół, ej. Tego nawet nie wiedziałem. Czyli nie na dół, tylko do góry. Miałem tu przesunąć chyba do góry, tak. Pyk, pyk, pyk. I tak, i teraz tu. Nie wiedziałem, że tutaj mogę... Aha, bo oni tu przy tym blokowali, to no tak.
I ona tu jest na 100%, ona jest tutaj. I tu jest gym. O kurde, jest ciemno, ale coś tam... Coś tam niby widzę, więc chociaż tyle. Dobra, chodź. Hanzo. Chodź ty. 15 minut do odcinka, nie wiem czy mi się uda. Kurde, tylko on ma ten Mystic Water i mi będzie to wkurzać, bo co chwilę będzie mi wyskakiwać ten błąd. Z tego Mystic Water. Nie wiem o co chodzi z tym Mystic. Powiedzcie mi o co chodzi, dlaczego mi wyskakuje jakiś błąd, jak używam. Ej, no dlaczego to wyskakuje? Jak chyba wezmę mu ten Mystic Water, bo mnie to wkurza troszeczkę. Ja nie wiem, czy Mystic Water jakoś neguje ruchy inne niż ten Chimeko. No dobra, już go... Tylko pokonaj, ale może Water Shurikenem po prostu. A i wtedy też jest długie dochodzenie tej sali, będzie strasznie ciężko tutaj walczyć. Wiecie co, ja sobie od razu zapamięci Pokémon item take. Mam jakiegoś DM-a, którego mógłbym nauczyć, który by się tu fajnie sprzedał. Czekajcie, czy czasem typu robaczego nie były dobre? Ale nikt się nie może nauczyć, no to kurde, nieźle. Ej, ale także przecież ten się może nauczyć. Ej, przecież może Decidia mi się też może sprzedać w tej sali, okej. Okay. Ja zapomniałem przecież, że Decidia jest typem duch. Czyli teraz to już tak nie... Teraz już to nie przeszkadza. A czemu ten flick nie działa? Czemu jest bad in filet? Za każdym razem jest bad in filet? Czy co, to nie działa? Nie wiem, może mam tego za każdym razem i... Aż mi się w końcu skończyły i już nie mam co ten. Ja wystarczyło po prostu użyć. Dobra, chodź do CDA. I użyj. Tutaj mam akurat fajne ruchy na CDA, więc może to akurat... On będzie... nie chcę zmieniać. Raichu, okej! Okay. Nie zauważyłem, że tego Pokemona wysłała ta koleżanka. No ale widzicie, jak Decidia jest mega silny tutaj, jeżeli chodzi o to Espion. No i Espion, więc Espiona będzie ciężko. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, jednak nie. Jednak nie. I patrzcie, jak tutaj levele zapierdzielają. Medicham. Przecież... Kurde, z Medichamem będzie ciężko już. Jeżeli chodzi o tego... Nie. Mega Medicham? Naprawdę pierwsza, lepsza osoba Mega Medichama? Chyba, że... Może to jest liderka? Ej, to nie może być liderka przecież w takim miejscu. Nie, no to jest... Ej, Gabat ewoluuje! Ale świetnie, mamy Garchompa. Ale świetnie, nawet nie wiedziałem, że on ewoluuje już na 48 levelu. Może się nauczyć Cruncha. Ej, ten krant może mi się przydać na tą salę, więc zamiast Rock Smasha. Przecież jak ja później stąd wyjdę? Ja zapomniałem. Dobra, ale wiecie co? Ja użyję jednak teraz w tym momencie tego Pokemona. Dam mu to. Już mamy... w tym momencie już mamy dwa Pokemony, które mogą mega ewoluować w Steamie. Wiem, że to i tak nic nie daje, bo... Ej, już jestem u liderki. Nie mogę sobie wziąć... Aha! Nie, Abra mi daje możliwość teleportu do samego końca, a tu mi daje co? Mi dajesz możliwość walki z kimś innym? Nie, dajesz mi możliwość wzięcia Pokebola, którym jest Pipi Max. I tutaj też jest jakiś Pokeball, którym jest... Twisted Spoon, dobra. Wiecie co? Ale ja bym się w sumie tak troszeczkę... Chociaż... Czy mi się to opłaca tam wracać? Może mam jakiegoś chyba revive'a, więc możemy uleczyć mojego Pokemona. Po prostu stoczmy tą walkę. Mam 11 revive'ów, okej! Okay. To jest tylko Hanzo zresztą, jest tylko dobra. Dajmy mu także... Hyper Potiona od razu, może... Troszeczkę marnotrawstwo, no ale okej. Okay. Dobra, mimo wszystko puszczę na pierwszy rzut Garchompa. Bo on... Oj, jest Mewtwo, jest Sabrina. Czy Sabrina nie była... Tak, Sabrina była przecież chyba w... Gardevoir Shiny. Wow.
Wow, 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 ale mega garczą! Kurde, no ładnie to nabije. Future Sight. Psychic. Nie zabił nas, jest Tardisa, dobrze, dobrze. W końcu jesteś użyteczna. Gothitelle. Czy Gothitelle także nie była duchem? Jeżeli tak, to ja daję Hanzo. Ale dziwna muzyka. Ej, bo ja nie mam flingów, kur... Dobra, to ja już użyję tego surfa. Ona używa Call Minda, ej. Bo ona... Ona używa drugi raz Call Minda. Ej, nie zabije za... Zmienia na Mewtwo? To jest krytyk. What the fuck? Ona teraz mega ewoluuje na 100%. Mogę już poświęcić w sumie Hanzo, bo teraz... Obra, aura sfery używa, okej. Okay. Kto jest szybszy? Mewtwo jest szybsza. Kurde, została chyba Y Mewtwo, nie? Ona ładnie wygląda. Kurde, że ja nie zauważyłem, że ja na Hanzo nie mam tego, Fliga. Jest Feint Attack. I przy... Snow, dzięki Snow, thank you. Jeszcze dostaję levele. I teraz ta Gothitelle. Ale no, muzyka jest przy niej. Ej, ten dużo ma Pokémon z jakimiś ruchami typu ciemność. Zauważyłem, patrzcie, nawet Snow ma. Dobra, Snow zginęła, ale to akurat już tak by the way. Ciekawe, czy Tardista będzie szybsza z tym swoim kartem. Tak, czyli wygrywamy. Okej, okay, czyli znowu nie było aż tak źle. Dobra, myślałem, że będzie gorzej z tym Mewtwo, bo... I z tą Gothitelle, która użyła tego Call Minda parę razy. Dostajemy Calm Badge. I Psyshocka, okej. Okay. No to co? No to tyle. Ale teraz... Ej, czemu tam ten Mewtwo za mną chodzi? Halo? No. Okej, okay, ej, ale teraz za mną chodzi Mega Garchomp. No nie, to jest zwykły Garchomp, a nie Mega Garchomp. Jeszcze inaczej wygląda. Trzem, ja tak mówię, że Mega Garchomp. Już wszystkie Pokémon na najwyższym stopniu ewolucji. Okej, okay. No i co teraz? Ja teraz powinienem się udać troszeczkę dalej, więc... Nie, dobra moi drodzy, ja to skończę teraz, bo boję się, że znowu... Dzisiaj kończymy w końcu z Tardisem jako Garchompem, więc... W tym odcinku na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i powiedzcie, czy ten team jest naprawdę dobry, bo według mnie ten team jest zajebisty, jeżeli chodzi o dalszą grę, więc... Jeszcze może... Nie, jestem jeden nic trenował, bo nie mam nawet gdzie... Ja wszystkich żegnam, trzymajcie się, cześć!